Stadion Slovana w Bratysławie i mecz Słowacji z Turcją. W tej grupie oczywiście faworytem Anglia, ale zarówno Słowacja, jak i tym bardziej Turcja walczą o to, żeby awansować do finałów Mistrzostw Europy, przynajmniej zająć drugie miejsce gwarantujące start w barażach. Oto skład zespołu słowackiego, obie ekipy osłabione, bardziej chyba jednak Turcy, bo w ekipie tej nie ma Jelcina, nie ma Fatiha, kontuzjowani są także Hasan Saş i Ilhan Mansis, ale trener Senol Güneş powiedział, że tutaj Turcy przyjechali po zwycięstwo, ostatnio zespół turecki krytykowany po słabych meczach, porażkach, no ale Turcy są zdania, że jednak eliminacje do Mistrzostw Europy wyzwalają dodatkową motywację i tutaj przyjechali po wygraną. Rozpoczęte spotkanie sędziowane przez Norwega Terje Hauge na czerwono, zespół turecki na biało, ekipa słowacka. Początek dość chaotyczny, niebrawy, brzydki. Pierwszą sytuację jednak stworzył zespół słowacki. Oto akcja piłkarzy tego zespołu. Uderzenie, demo i na miejscu bramkarz turecki, znany doskonale Risti. Bilent niezadowolony z postawy swoich kolegów, ale oto już odpowiedź zespołu tureckiego. Uderzenie z dystansu, Emre przechodzi obok bramki strzeżonej przez Koenika. I kolejna sytuacja, rzut wolny dla Turków. Zamieszanie na polu karnym Słowaków. Jeszcze nie koniec akcji. Okan. Przerzut na drugą stronę boiska. Wstrzelenie piłki w pole karne. Tutaj skacze Baştürk. Był także Hakan Şükür. Okres takiej chaotycznej gry. I na spalonym Hakan Şükür. On oraz Nihat Kahveci, gwiazda zespołu Real Sociedad San Sebastian. To dwójka napastników ekipy tureckiej w tym meczu. Oto Baştürk. Wymiana piłki z Turgajem, dobitka Kahveciego i mamy prowadzenie zespołu tureckiego w Bratysławie. 12 minuta meczu. Nihat Kahveci, rewelacja Ligi Hiszpańskiej, uzyskuje prowadzenie. Popatrzmy jeszcze raz. Baştürk, wycofanie piłki tutaj do Turgaja. Niezbyt pewna interwencja Koeniga i z pierwszej piłki strzał Kahveciego. To oczywiście podłamało ekipę słowacką, która natychmiast ruszyła do ataku, no ale te akcje były chaotyczne. Przez długi czas nie przynosiły one rezultatu. I Turcy przed kolejną szansą. Ruszył z piłką Fatih. Strzał prosto w ręce Koenika. Przejęta piłka przez ekipę gospodarzy. Groźna wreszcie sytuacja Słowaków. Strzał Michalika. No ale efekt widzieliśmy. Mierzył tuż przy słupku słowacki napastnik. Piłka minęła Risti, ale nie wpadła do siatki. I kolejna akcja gospodarzy. Pędzi z piłką Michalik. Próbował dograć do Karhana. No ale nieskutecznie. Szybszy obrońca turecki. Słowacy oczywiście nie rezygnowali. Wciąż pierwsza część tego spotkania. Podanie i błyskawiczne uderzenie Karhana. Karhan, Michalik to dwaj wyróżniający się gracze Słowaków w tym meczu. Bardzo wysokie noty i kolejna akcja Turków. Kontratak. Nihat Kahveci znów bliski umieszczenia piłki w siatce. Tym razem Koenik, znakomita postawa słowackiego bramkarza. Pierwsza część meczu za nami. 1-0 prowadzenie zatem ekipy tureckiej. Początek drugich 45 minut niemrawy przy piłce Turcy. Fatih. Jest Emre, słynący z mocnych uderzeń z dalszej odległości, no tym razem strzał prosto w miejsce, gdzie stał słowacki bramkarz i kontratak miejscowych. Podanie do wychodzącego Michalika, ale szybszy Risti. Szybko Słowacy
Karhan. Próbował uderzać Demo. Trochę chaosu wkradło się w szyki obronne zespołu tureckiego. Wszystko już jest w porządku. 68. minuta meczu na zegarze. Kolejna akcja Turków. Znakomite podanie do Gachveciego. Tutaj podnosił rękę Hakan Sükür. No ale Nihat Gachveci próbował sam dokończyć tę akcję. Nieskutecznie. Wciąż jednak prowadzenie Turków utrzymywało się. To już jest końcówka meczu. Tym razem Karhan. Ale po minie zawodnika słowackiego widzieliśmy, jak ta akcja się potoczyła. Jedna z ostatnich akcji w tym meczu. Kozlej. Kozlej. Próba strzału, przelobowania Risty. Jeszcze zamieszanie w polu karnym. Ale tureccy obrońcy poradzili sobie. Kozlej powołany w ostatniej chwili do ekipy słowackiej przez trenera Jurkę Mika. Chaotyczne takie ataki, wrzutki na tak zwaną aferę w tych ostatnich sekundach meczu. Narażając się oczywiście na kontrataki takie jak ten przed szansą. Bastürk, no ale niecelnie. I końcówka meczu. Gwizdek ostatni sędziego norweskiego. Kończy mecz. Zwycięski dla zespołu tureckiego. W Bratysławie Turcja górą wygrana 1-0.